Poznajmy teraz najważniejsze instytucje Unii Europejskiej. Zobaczmy, jak funkcjonuje Unia Europejska. Musimy sobie przypomnieć traktaty najważniejsze, które ustanawiały najważniejsze zasady dla Unii Europejskiej. Traktat z Maastricht z roku 1992, który wprowadził politykę trzech filarów, m.in. ustanowił obywatelstwo unijne. Traktaty rewizyjne to traktat amsterdamski, traktat nicejski, traktat lizboński. To są te najważniejsze traktaty z ostatnich lat, które tworzyły prawo unijne. Oprócz tego pamiętajmy o wielostronnych umowach międzynarodowych zawieranych pomiędzy Unią a poszczególnymi krajami członkowskimi. Tutaj często wypracowywano kompromis pomiędzy krajami. Mogły też takie umowy zawierać jakieś klauzule, czyli ograniczenia, chociażby na przykład to, że Wielka Brytania, kiedy była członkiem Unii, pozostawała poza strefą Schengen, poza strefą euro, czyli tutaj mimo tego, że różne kraje są w Unii Europejskiej, czy były, to może być tak, że kraje są na różnych warunkach, bo podczas umowy zawieranej kraju z Unią o przystąpieniu do Unii są zawarte w tej umowie jakieś klauzule, czyli jakieś tutaj zastrzeżenia, które różnicują członkostwo krajów poszczególnych w Unii Europejskiej. No, z podpisaniem takiej umowy międzynarodowej, umowy z Unią, może nastąpić ograniczenie suwerenności. Najczęściej następuje ograniczenie suwerenności jakiegoś kraju, no bo jeżeli Polska na przykład jest członkiem Unii Europejskiej, no to w pewnych sytuacjach musi się stosować do prawa unijnego, a więc jest to w pewnym sensie ograniczenie naszej niezależności. No i mamy też akty unijnego prawa wtórnego. Przypominamy sobie, to są takie dokumenty, które Unia produkuje na co dzień, które stanowią prawo unijne na co dzień. To są odpowiedniki naszych polskich ustaw, rozporządzeń. Więc mamy tutaj w Unii też rozporządzenia, mamy dyrektywy, mamy decyzje i one mogą być nadrzędne wobec prawa wewnętrznego państwa w niektórych sytuacjach. Traktat amsterdamski wprowadził układ z Schengen do prawa unijnego, czyli układ o braku permanentnej kontroli na granicach w Unii Europejskiej. Zwiększył uprawnienia Parlamentu Europejskiego oczywiście i wprowadził możliwość nakładania sankcji na kraje członkowskie, czyli możliwość karania państw za złamanie poszczególnych zasad unijnych. Traktat nicejski dla Polski ważny z powodu przyłączenia Polski nieco później do struktur unijnych. W Komisji Europejskiej ustalono, że będzie po jednym komisarzu z każdego kraju członkowskiego. Oprócz tego zwiększono kompetencje Komisji Europejskiej, zmieniono liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim i rozłożono nowy podział głosów w Radzie Unii Europejskiej. O tych instytucjach sobie zaraz powiemy szerzej. Traktat lizboński, ostatni z traktatów, jak na razie ustanowił, że Unia to organizacja międzynarodowa, a nie na przykład państwo. Zlikwidowano wspólnotę europejską, system właśnie trzech filarów wprowadzony traktatem z Maastricht, zwiększono rolę Parlamentu Europejskiego, ustanowiono nowe urzędy przewodniczące Rady Europejskiej, czyli prezydenta tak zwanego Unii Europejskiej oraz Urząd Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Wprowadzono inicjatywę obywatelską, czyli że mogą obywatele, jeżeli Unii Europejskiej zgłosić projekt nowego prawa do Parlamentu Europejskiego, muszą zebrać 1 000 000 podpisów co najmniej pod tym projektem, to jest inicjatywa obywatelska. To tak jak w Polsce, mamy inicjatywę ustawodawczą, wtedy 100 tysięcy nam potrzeba podpisów, żeby ta inicjatywa zadziałała. No i obowiązywała od Traktatu Lizbońskiego Karta Praw Podstawowych, czyli mamy tutaj bardzo ważny dokument chroniący prawa człowieka w Unii Europejskiej. Zasady ustrojowe Unii Europejskiej. Zasady są takie oto. Zasada równości, czyli że teoretycznie każdy kraj unijny ma być traktowany tak samo. Nieważne, czy jest duży, czy mały, czy ma dużo mieszkańców, czy mało. Mamy być traktowani na zasadzie równości. Ma być zasada subsydiarności, czyli pomocniczości, a więc Unia ma pomagać podmioty tego wyższego szczebla unijne nie wtrącają się w sprawy tych podmiotów niższego szczebla. Tylko wtedy ingerują, kiedy muszą pomóc, kiedy te organy niższego szczebla nie są w stanie sobie same poradzić z jakąś sytuacją, dopiero wtedy te podmioty wyższego szczebla mogą ingerować w sprawy tych niższych urzędów. Czyli mówiąc inaczej, moglibyśmy to odnieść do państw, czyli Unia dopiero wtedy się wtrąca w sytuację jakiegoś kraju, jeżeli kraj sobie sam z czymś nie jest w stanie poradzić. Zasada solidarności, czyli że wzajemnie się kraje europejskie, unijne mają wspierać.
co mam nadzieję, że widzimy teraz w sytuacji chociażby epidemii w Unii Europejskiej. No i teraz najważniejsze instytucje Unii Europejskiej. Musimy sobie je poznać i zapamiętać po kolei, a trochę tych instytucji jest. Rada Europejska. Rada Europejska, instytucja Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, z takim oto logo. Rada Europejska jest złożona z przywódców państw członkowskich. To mogą być prezydenci, to mogą być królowie, książęta, szefowie rządów, no bo w zależności od kraju, na czele tego kraju, głową tego kraju jest różny urząd. W Polsce akurat głową państwa jest prezydent, ale na przykład w Wielkiej Brytanii już niekoniecznie. Więc w skład Rady Europejskiej to są przywódcy krajów członkowskich. Na czele tejże rady stoi przewodniczący tej rady. No i tutaj widzimy, że jeszcze do składu rady zalicza się przewodniczący Komisji Europejskiej, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, czy te dwa nowe urzędy ustanowione traktatem lizbońskim. Czym się zajmuje Rada Europejska? Przede wszystkim ona określa główne kierunki rozwoju Unii Europejskiej, czyli ona de facto nie rządzi tu i teraz w Unii, nie wydaje jakichś dokumentów prawnych działających w tej chwili, tylko ona kieruje rozwojem Unii w przyszłość. Zastanawia się nad tym, w którą stronę Unia powinna podążać. Oprócz tego ma ułatwiać współpracę między państwami, współdecyduje o przyjęciu nowych krajów do grona Unii Europejskiej, wybiera prezesa banku centralnego, który jest kluczowy dla emisji i funkcjonowania euro, wytycza kierunki rozwoju, to już powiedziałem, politykę zagraniczną, tutaj też decyduje o niej politykę bezpieczeństwa, stąd udział przewodniczącego Komisji Europejskiej i odpowiednika ministra spraw zagranicznych. Wskazuje kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, to właśnie widzimy, że ma dużą rolę przy obiorze tej funkcji. Ustala kolejność prezydencji w Unii, o prezydencji sobie też powiemy za chwilkę. Zawiesza prawa państw członkowskich naruszających standardy demokratyczne, no i ma funkcję odwoławczą w procedurze stanowienia prawa unijnego, czyli do niej się możemy odwoływać podczas stanowienia prawa unijnego. Przewodniczącym Rady Europejskiej jest Charles Michel, tak jak już wspominaliśmy sobie na poprzedniej lekcji. Zastąpił on Donalda Tuska na tym urzędzie. Kadencja tego przewodniczącego trwa 2,5 roku. Maksymalnie można być dwie kadencje przewodniczącym. No i wybiera tego przewodniczącego Rada Europejska kwalifikowaną większością głosów. Kwalifikowaną, czyli wyrażoną ułamkiem innym niż jedna druga. Reprezentuje Unię Europejską na zewnątrz, tam przewodniczący też, no i wypracowuje konsensus pomiędzy członkami Rady Europejskiej, czyli to jego rola jest rolą takiego mediatora. On ma dokonywać pojednania pomiędzy krajami, które się różnią w opiniach na jakiś temat. Charles Michel, pochodzący z Belgii, pełni tę funkcję i widzimy tutaj jego twarz. Mamy też wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. To też jest nowy urząd, tak jak już wspomnieliśmy. On też bierze udział w posiedzeniach Rady Europejskiej. Jest nim Josep Borrell, mamy tutaj go na fotografii, jest Hiszpan. Jego zadanie to, tak jak wspomniałem, ktoś w rodzaju ministra spraw zagranicznych reprezentuje Unię Europejską na zewnątrz, czyli w kontaktach na przykład z Rosją, ze Stanami Zjednoczonymi, z Japonią, z Indiami, z Chinami itd. Prowadzi politykę zagraniczną, prowadzi dialog z innymi krajami, czyli z państwami trzecimi spoza Unii Europejskiej, no i utrzymuje też kontakt z organizacjami międzynarodowymi, na przykład ONZ. Druga instytucja Unii Europejskiej, tamta to była Rada Europejska, nie mylimy z Radą Europy, która jest zupełnie spoza Unii, a teraz mamy Radę Unii Europejskiej. Siedziba również w Brukseli, to jest budynek tejże siedziby, no i w składzie mamy ministrów resortowych z krajów członkowskich. W zależności od tego, na jaki temat obraduje Rada, to przyjeżdżają ministrowie odpowiednich resortów. Jeżeli obraduje na temat rolnictwa, to przyjeżdżają ministrowie rolnictwa. Jeżeli obraduje na temat inny, to przyjeżdżają ministrowie z innego resortu na zebranie tej Rady Unii Europejskiej. Obradom przewodniczy minister kraju, który sprawuje w tej chwili prezydencję. Do tej prezydencji dojdziemy, obiecuję. Każdy minister tak naprawdę walczy o swój kraj w tej Radzie, czyli tutaj nie chodzi o to, żeby wypracować jakąś wspólną politykę
Tylko każdy minister stara się dla swojego kraju jak najbardziej korzystnie działać w tejże Radzie Unii Europejskiej. Oczywiście po zakończeniu obrad ci ministrowie wracają do swoich krajów, no i wypracowane stanowisko muszą wprowadzić w życie w swoim kraju, czyli zastosować to prawo, na które się zgodzili podczas wspólnego spotkania. Co mogą konkretnie zrobić członkowie Rady Unii Europejskiej? Przede wszystkim jest to główny organ prawodawczy, czyli oni stanowią prawo unijne, oni mają tutaj kompetencje w tworzeniu projektów tego prawa, podejmują wszystkie najważniejsze decyzje w Unii, realizują politykę zagraniczną Unii zgodnie z decyzjami Rady Europejskiej. Rada Unii Europejskiej zawiera też umowy międzynarodowe, koordynuje politykę gospodarczą krajów, bierze udział w uchwalaniu budżetu unijnego i mianuje członków innych instytucji unijnych, czyli wybiera też członków innych instytucji unijnych. Pamiętajmy, że w Radzie Unii Europejskiej mamy system podwójnej większości podczas głosowania. Oczywiście to znaczy, że nie wystarczy, że jest połowa krajów za, żeby już decyzję jakąś podjąć. System podwójnej większości mówi, że żeby decyzja została przyjęta w Radzie Unii Europejskiej, za tą decyzją musi głosować co najmniej 15 państw członkowskich i te 15 państw, czyli 55% krajów członkowskich, i tych 15 państw musi reprezentować co najmniej 65% wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, wszystkich obywateli Unii Europejskiej. A w sprawach najważniejszych mamy zasadę jednomyślności, czyli że wszystkie kraje muszą się zgodzić na dane rozwiązanie, żeby można było to rozwiązanie zastosować. No i obiecywałem, że powiem o tej prezydencji, bo się pojawiła już dwukrotnie dzisiaj na naszej lekcji. Co to jest takiego? Prezydencja to jest taka zasada, która mówi, że co 6 miesięcy jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej przejmuje jakby dowodzenie nad Radą Unii Europejskiej, czyli przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. I tutaj widzimy taki kalendarz prezydencji z ostatnich kilku lat, jak co pół roku się zmieniał kraj gospodarz, czyli ten, który sprawował prezydencję w Unii Europejskiej. Polska sprawowała prezydencję w roku 2011, w drugiej połowie tego roku. Tutaj widzimy logo polskiej prezydencji, warto je zapamiętać, takie strzałki różnokolorowe. No i mamy też odniesienie się do logo Solidarności na końcu, więc to było logo polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Wtedy, kiedy jakiś kraj prowadzi prezydencję, to można powiedzieć, że staje się gospodarzem spotkań Rady Unii Europejskiej i ma tutaj nieco więcej obowiązków, można powiedzieć, w Unii Europejskiej tenże kraj. Kolejna instytucja, trzecia, unijna, poznaliśmy Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej. Teraz czas na trzecią instytucję, Komisja Europejska. Siedziba znowu w Brukseli, to jest budynek Komisji Europejskiej charakterystyczny. W jej składzie jest, przynajmniej do tej pory było 27 komisarzy, czyli po jednym komisarzu z każdego kraju. Mamy tych komisarzy wybieranych co 5 lat, to znaczy do tej pory, no źle powiedziałem, do tej pory było 28, prawda? A teraz mamy 27 po Brexicie. Co 5 lat są ci komisarze wybierani. Jest to organ kolegialny, czyli wieloosobowy tym samym. Każdy komisarz kieruje innym resortem, czyli innym działem Unii Europejskiej, innym zagadnieniem. To trochę tak jak w rządzie. Każdy minister ma inne sprawy pod swoją kuratelą. Każdy z komisarzy pochodzi z innego kraju, ale reprezentuje wyłącznie interes Unii Europejskiej, a nie swojego kraju. Czyli tu mamy odwrotną sytuację niż w Radzie Unii Europejskiej. Tam każdy przedstawiciel kraju ciągnął jakby w swoją stronę. Natomiast Komisja Europejska to jest organ wspólnotowy i tutaj zadanie jest takie, żeby każdy komisarz dbał o interes Unii, a nie o interes swojego państwa. Mamy nową przewodniczącą od zeszłego roku Komisji Europejskiej. Została nią Ursula von der Leyen z Niemiec i wygląda ona tak, jak tutaj na tym zdjęciu widzimy. Komisja Europejska ma szereg kompetencji. Tutaj jeszcze zobaczmy logo, które nawiązuje do kształtu budynku. Spójrz, budynek i logo Komisji Europejskiej. Kompetencje Komisji Europejskiej to jest główny organ wykonawczy. Można powiedzieć, że to jest rodzaj rządu Unii Europejskiej. Wykonuje i egzekwuje prawo, które ustanowiła Rada Unii Europejskiej do spółki z Parlamentem Europejskim. Posiada wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej, kontroluje wykonanie budżetu unijnego, reprezentuje Unię w stosunkach z innymi państwami spoza Unii i organizacjami międzynarodowymi.
Komisja może odwołać Parlament Europejski stosując wotum nieufności. Tak jak powiedziałem, jest dużo analogii pomiędzy Komisją Europejską a rządem państwowym. Kolejna instytucja unijna to Parlament Europejski, który ma siedziby w różnych miejscach, co ciekawe, dlatego że generalnie ma dwie siedziby. Tutaj widzimy na zdjęciach budynki tych siedzib, że tak powiem niefortunnie. To jest siedziba strasburska Parlamentu Europejskiego, taki okrągły budynek z flagami stojącymi na masztach. Co ciekawe, te maszty wykonano w Stoczni Gdańskiej w Polsce. A to jest siedziba Parlamentu Europejskiego z Brukseli. W dwóch miastach mamy siedzibę parlamentu. Co ciekawe, sekretariat parlamentu jeszcze w trzecim mieście się znajduje, czyli w Luksemburgu. No może już nie wnikajmy, dlaczego tak jest, szkoda czasu. Mamy zmianę składu tego parlamentu, dlatego że po Brexicie to się wszystko zmieniło. Od roku 2020 mamy 705 euro parlamentarzystów zamiast 751, czyli mamy tutaj zmniejszoną liczbę europosłów. Wybierani ci europosłowie są w wyborach powszechnych i proporcjonalnych w każdym kraju członkowskim na okres 5-letniej kadencji. Aktualnie Polska reprezentuje 52 eurodeputowanych, to jest o jeden więcej niż przed Brexitem, i eurodeputowani posiadają mandat wolny i posiadają też immunitet. Mamy też nowego przewodniczącego z zeszłego roku Parlamentu Europejskiego, którym został Dawid Sassoli, pochodzący z Włoch i wyglądający oto w ten sposób. Tak. Tutaj widzimy poprzedni podział miejsc w parlamencie, w sensie w poprzedniej kadencji parlamentu. Do roku 2019 wyglądało to w ten sposób. Widzimy, że najwięcej posłów mieli Niemcy, później Francuzi, Brytyjczycy itd., itd. Najmniej posłów posiadała w Europejskim Parlamencie Malta. W tej chwili to już jest nieaktualne. Tak jak powiedziałem, po wystąpieniu Wielkiej Brytanii mamy inny podział już miejsc w Parlamencie Europejskim. Tu mamy wyniki stare już wyborów, to też do archiwum 2014 rok, już to jest nieaktualne, zostawiamy to. Jakie kompetencje ma Parlament Europejski? Parlament Europejski przede wszystkim, tak jak to Parlament, ma funkcję legislacyjną, czyli ustawodawczą, albo inaczej prawodawczą, natomiast nie ma inicjatywy prawodawczej, czyli nie może sam stworzyć projektu jakiegoś prawa, tylko może głosować nad uchwaleniem lub nie tego prawa. Jest to główny organ też opiniotwórczy, doradczy Unii Europejskiej, opiniuje projekty aktów prawnych. Jest to główny organ kontrolny Unii Europejskiej, czyli zatwierdza na przykład działalność finansową Unii Europejskiej, zatwierdza budżet Unii Europejskiej, kontroluje inne urzędy unijne, na przykład przewodniczącego Komisji Europejskiej, zatwierdza skład Komisji Europejskiej, kontroluje działalność Komisji Europejskiej, może przegłosować wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej. No i powołuje też ombudsmana, czyli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kogoś takiego jak w Polsce odpowiednika Polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich właśnie, ombudsman. Parlament Europejski tworzy prawo do spółki z Radą Unii Europejskiej. Czyli tu widzimy, że Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej razem tworzą prawo unijne. Mamy tutaj procedurę współdecyzji, czyli kiedy między Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej następuje zawarcie kompromisu. Jest to taka zwykła procedura, najczęściej stosowana. Procedura zgody, kiedy Rada Unii Europejskiej musi uzyskać zgodę Parlamentu na coś i taką procedurę się wdraża, kiedy mamy traktaty akcesyjne, czyli kiedy przyjmujemy do grona Unii nowe państwo członkowskie. Procedura konsultacji, kiedy Rada Unii Europejskiej uzyskuje opinię tylko Parlamentu Europejskiego, ale nie jest ta opinia w żaden sposób wiążąca dla Rady Unii Europejskiej. Czyli tak na te trzy sposoby może się układać ta współpraca między Parlamentem a Radą w Unii Europejskiej. I tutaj widzimy jeszcze te współprace w ten sposób rozrysowane, gdybyś potrzebowała jeszcze wytłumaczenia bardziej jasnego, to warto sobie przeanalizować ten oto slajd. A my zdążymy dalej. Proces legislacyjny wynika, jak widzicie, z Komisji Europejskiej. Mamy procedurę dwóch czytań w Parlamencie Europejskim, w Radzie Unii Europejskiej. Następnie następuje zawarcie tutaj jakiejś decyzji, kompromisu na przykład, i
Jeżeli jest problem, to mamy komitet pojednawczy do dyspozycji pomiędzy dwoma instytucjami, a jeżeli wszystko się zgadza tutaj między parlamentem a radą, to mamy publikację już gotowego aktu prawnego. Czyli dosyć krótki ten proces legislacyjny. Kolejna instytucja Unii Europejskiej to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma siedzibę w Luksemburgu. I siedziba wygląda tak, jak na zdjęciu. W składzie tego Trybunału mamy 27 sędziów powoływanych na 6-letnią kadencję. Każdy sędzia reprezentuje swój kraj, czyli pochodzi ze swojego kraju członkowskiego. Mamy też oprócz tych sędziów 8 rzeczników generalnych. Od roku 2013 takim rzecznikiem polskim był pan Maciej Szpunar. Mamy instytucję, znaczy Trybunał jest instytucją sądowniczą unijną i Euratomu, czyli ten Trybunał Sprawiedliwości jest, można powiedzieć, że czymś w rodzaju władzy sądowniczej unijnej. No i tutaj widzimy, że składa się on z Trybunału Sprawiedliwości, z sądu i z sądu do spraw służby cywilnej. Co konkretnie ten Trybunał może robić? Przede wszystkim rozstrzyga spory pomiędzy państwami członkowskimi. Oprócz tego bada zgodność aktów prawnych Unii czy umów zawartych przez Unię z treścią traktatów, które są podstawą działania Unii, czyli z prawem pierwotnym unijnym, na przykład z traktatem lizbońskim. Dokonuje też wykładni prawa unijnego, czyli dokonuje interpretacji przepisów tego prawa, jeżeli są one niejasne i zrozumiałe w jakiejś sytuacji. To są kompetencje Trybunału Sprawiedliwości, ale mamy też sąd. Sąd rozstrzyga sprawy sporne między osobami fizycznymi lub między osobami prawnymi, a organami Unii Europejskiej. Czyli na przykład, jeżeli ja mam jakiś spór z urzędnikiem unijnym jakimkolwiek, to wtedy trafiam przed ten oto sąd. I mamy jeszcze sąd służby publicznej, który z kolei rozstrzyga spory między organami unijnymi, a ich pracownikami. Czyli tutaj dany urzędnik unijny może się spierać ze swoim szefem właśnie przed sądem służby publicznej. Tak to możemy sobie rozrysować, jeżeli chodzi o organy Unii Europejskiej. Władza ustawodawcza to Parlament plus Rada Unii Europejskiej, bo oni razem współdecydują o stworzeniu nowego prawa. Władza wykonawcza, tak jak mówiłem, to najbardziej nam pasuje Komisja Europejska. I władza sądownicza to Trybunał Sprawiedliwości, o którym już mówiliśmy, i jeszcze jeden organ, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, Europejski Trybunał Obrachunkowy. No i właśnie czas sobie do tego Trybunału zajrzeć. Mieści się on w Luksemburgu. I składa się z 27 rewidentów, jak się łatwo domyślić, z każdego kraju po jednym, na 6-letnią kadencję powoływany przez Radę Unii Europejskiej. Jego kompetencje to przede wszystkim księgowanie, czyli sprawy finansowe, kontrola nad finansami Unii, kontroluje rachunki unijne, wpływy, wydatki instytucji unijnych, przedstawia sprawozdania Parlamentowi i Radzie Unii Europejskiej ze swojego działania, ze swojej działalności. Jeszcze jedna instytucja unijna to Europejski Bank Centralny, już wspominaliśmy o niej, mieści się we Frankfurcie nad Menem, czyli na terenie Niemiec. Widzimy na zdjęciu siedzibę. Przede wszystkim zarządza tym bankiem zarząd. Mamy też radę zarządzającą i radę ogólną. Główny cel to oczywiście kierowanie strefą euro, zajmowanie się tutaj polityką pieniężną w strefie euro. Jest ten bank centralny europejski, bank centralny jest niezależny od instytucji unijnych i państw członkowskich. Co ciekawe, jednym z też celów działania tego banku jest utrzymywanie stopy inflacji w strefie euro na poziomie nieprzekraczającym 2%. Mamy jeszcze organy doradcze Unii Europejskiej, na przykład Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, złożony z 350 członków, 21 jest z Polski, mianowany przez Radę Unii Europejskiej na okres 5 lat. Mamy tutaj przedstawicieli organizacji, pracodawców, pracowników, konsumentów, czyli taki trochę bardziej na gruncie już niższego szczebla samorządowym, w pewnym sensie też działająca instytucja, organ opiniujący w sprawach edukacji, zatrudnienia czy przepływu kapitału, czyli tylko doradzający i opiniujący. Mamy też Komitet Regionów, 21 z Polski, członków w sumie 350, mianowanych przez Radę Unii Europejskiej na okres 5 lat. Mamy tutaj reprezentację samorządów terytorialnych, czyli na przykład gmina, powiat, województwo, tak jak w Polsce. I mamy znowu opiniowanie w sprawach zatrudnienia, ochrony środowiska, edukacji, służby zdrowia i kultury. Unia gospodarcza i walutowa, jak następowała ta unia, mamy takie prześledzone najważniejsze kroki, etapy. Utworzenie wspólnego rynku do roku 10 to trwało. Potem mamy utworzenie podstaw Unii Gospodarczej Walutowej,
i powstanie Europejskiego Banku Centralnego, to są lata 90. Trzeci etap to wprowadzenie euro, najpierw w bezgotówkowej formie, potem w gotówkowej od roku 2002 w 12 początkowo krajach. Obecnie euro jest środkiem płatniczym w 19 państwach unijnych, ale też w krajach, które nie są w Unii, na przykład w Monako, w San Marino, w Watykanie, w Andorze, Czarnogórze i Kosowie. Więc tutaj nie trzeba być, jak widzicie, członkiem Unii, żeby posiadać euro jako walutę w swoim kraju. To są kraje albo małe, albo to są enklawy, czyli takie kraje, które leżą na pograniczu krajów albo na terenie całego kraju innego, albo to są kraje takie jak Czarnogóra i Kosowo, które są nowymi krajami w Europie i chcą jak najszybciej zbudować sieć porozumienia pomiędzy sobą a Unią Europejską. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Mamy tutaj takie modele dwa, solidarnościowy i polaryzacyjny. Solidarnościowy, czyli wyrównawczy, polegający na tym, żeby wspierać finansowo słabsze obszary. Natomiast polaryzacyjny, czyli inaczej laissez-faire, model polega na wspieraniu tych obszarów, które dobrze rokują, które się rozwijają. Jest to bardziej wolnościowe podejście, bo laissez-faire właśnie stawia na jak najmniejszą ingerencję instytucji państwowych w działalność gospodarczą obywateli. Skąd Unia bierze pieniądze? Mamy tutaj źródła finansowania, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na rozwój infrastruktury, mamy Europejski Fundusz Społeczny, pieniądze przeznaczone są na tworzenie miejsc pracy z tego funduszu, no i Fundusz Spójności na ochronę środowiska. Różne projekty unijne, jakie są realizowane, właśnie są finansowane z tych funduszy najczęściej. Mamy też politykę regionów Unii, po to, żeby wyrównywać funkcjonowanie poszczególnych regionów, nie tylko państw, ale regionów Unii Europejskiej pod względem rozwoju gospodarczego. I tutaj widzimy, jak sklasyfikowano regiony Unii pod względem rozwoju gospodarczego na słabo rozwinięte, rozwijające się i dobrze rozwinięte. I widzimy, jak Polska została sklasyfikowana. Myślę, że nie wymaga to komentarza. Mamy też euroregiony. Euroregiony, czyli takie obszary nadgraniczne, gdzie przynajmniej jedna część tego obszaru jest w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Po co te euroregiony są tworzone? Po to, żeby ludność, która mieszka po obu stronach granicy, mogła mieć platformę do współpracy pomiędzy sobą, no bo Unia sobie zdaje sprawę, że granica jest tylko pewną umową, natomiast ludność po obu stronach granicy w jakiś sposób jest powiązana, czy to kulturowo, czy to historycznie, czy to społecznie, czy to finansowo, więc współpracuje ze sobą tak czy inaczej i euroregiony się tworzy po to, żeby tę współpracę po prostu ułatwić, również na gruncie kultury. No i tutaj widzimy euroregiony, w których uczestniczy Polska, dookoła naszych granic. Na przykład mamy na Śląsku takie euroregiony jak Silesia, jak Gracjensis, jak jeszcze dalej już na zachód patrząc Nysa, czy Nysa Szprewa Bóbr. To są przykłady takich euroregionów, gdzie współpracujemy z mieszkańcami Czech czy z mieszkańcami Niemiec nadgranicznych. Budżet unijny, jak się zmieniał w latach ostatnich, możemy sobie prześledzić, ile wydawano na poszczególne sektory, na rolnictwo, na politykę spójności, na administrację itd. i tak dalej. Tu mamy budżet do roku 2013, tutaj do roku 2020, czyli ten poprzedni budżet unijny. Dochody budżetowe unijne, jak widzimy, większość to są wpłaty państw członkowskich, obliczone na podstawie ich PKB są w wysokości tych wpłat. Unia też zarabia na opłatach celnych, na podatku VAT i na innych, na podatkach, na karach, na różnych innych jeszcze opłatach. Pieniądze z Unii Europejskiej, zobaczmy, jak wędrowały do Polski. No i tutaj widzimy transfery z budżetu do Unii, z budżetu Unii do Polski porównane ze składką członkowską. Tutaj możemy zobaczyć, ile Polska wpłacała, to jest ten czerwony słupek, ile Polska wpłacała do budżetu unijnego, a ile w danym roku otrzymywała z budżetu unijnego. Tu widzimy na dole, jak kolejne lata lecą. 2018 rok mamy na końcu. No i widzimy, że za każdym razem Polska otrzymywała o wiele więcej z budżetu unijnego niż sama do tego budżetu wpłacała. Więc tutaj widzimy, że dobrze wychodzimy finansowo do tej pory, przynajmniej na członkostwie w Unii Europejskiej. Widzimy, że w poprzednim budżecie roku 2014-2020 Polska była największym beneficjentem, czyli najwięcej uzyskaliśmy spośród wszystkich krajów członkowskich. Tutaj możemy sobie porównać, mamy Polskę, no i poszczególne kraje. Widzimy Francję, Niemcy, Hiszpanię, Włochy i tak dalej. Więc naprawdę tutaj finansowo wychodzimy do tej pory, przynajmniej wychodziliśmy bardzo dobrze.
No i na koniec możemy zobaczyć jeszcze taki slajd, który pokazuje, jak przeznaczono pieniądze z Unii w latach 2007-2013, na co poszły pieniądze wtedy w naszym kraju, na rozbudowę dróg na przykład, na oczyszczanie ścieków, na budowę przedszkoli, na tworzenie miejsc nowych pracy itd. itd.